jestem już w swoim drugim domu, tak można powiedzieć, bo jeżeli się połowę życia spędza na morzu, to statek jest jakby tym drugim domem. Oczywiście nie najważniejszym, ale można tak powiedzieć. Po 24 godzinach podróży dojechałem szczęśliwie na statek. Pomału się zacząłem rozpakowywać, no i szykować się do swojej podróży. No, nowe przygody przed nami. Zbliża się jesień, może będą ciekawe sztormy. No, oczywiście nie chciałbym tego, ale nagrania wychodzą bardzo fajne. Mój statek się dziennie trzyma na fali, także tutaj jestem bezpieczny. Spokojny znaczy się o moje bezpieczeństwo. Załogę mamy stałą. Wszyscy wiedzą, co do nich należy. Także tworzymy tutaj zgraną paczkę. Nikt nie musi palcem pokazywać, co ma robić. Każdy wie, co do nich należy. Zresztą od lat pływamy prawie w tym samym składzie. Mała, tylko minimalna rotacja. Także wiemy wszyscy, co kto potrafi. A to jest najważniejsze na morzu, żeby każdy marynarz znał swoje obowiązki, zakres swojej pracy. Bo tutaj nie ma możliwości, że ktoś przyjedzie z zewnątrz, zastąpi, że jakiś serwis na środku oceanu zjawi się momentalnie i za nas dokona napraw awaryjnych. Jednak kiedy jesteśmy na pełnym morzu, musimy liczyć tylko sami na siebie i zdani jesteśmy sami na siebie. A tak zacznę się pomalutku już, jak już wcześniej mówię, rozpakowywać. Teraz 6 tygodni przede mną na statku. I tak koło Macieja. 6 w domu, 6 na statku, 6 w domu, 6 na statku. Aż do upragnionej emeryturki. A to już niedługo nastąpi. Także mam nadzieję, że zdrowo doczekam tej emerytury. Jeszcze dużo filmów nagram i podzielę się z Wami tym, co ja zobaczyłem, to co zwiedziłem, to co zrobiłem na statku wspólnie z kolegami. Także no, będę chciał ułatwić niektórym pracę w przyszłości na statku, żeby mogli się zapoznać z tym wszystkim, jak to wygląda, jak to jest. No ja przede wszystkim stawiam na młodzież uczęszczającą do szkół morskich. Chciałbym najbardziej dokładnie opisać to, pokazać, jak to będzie wyglądała i przyszła praca na morzu, żeby mogli się zapoznać, bo wiem, że nie mają możliwości odbycia praktyki. No teraz mają bardzo ciężko, nie zaliczy się praktyki, a to jest podstawa do dalszego studiowania. No ale poprzez moje filmy może, czy jak to się mówi, ułamek tej wiedzy o życiu na morzu lizną i już będą bardziej doświadczeni, jeżeli się wybiorą pierwszy rejs na statku. Będą już tacy obeznani troszeczkę.